Witajcie na Wegetubie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak zdrowo przetrwać zimę i jesień. Zaczynamy. Właśnie zaczynamy ten najtrudniejszy okres w roku, szczególnie w Europie Północnej. Okres, kiedy jest zimno, kiedy dni są coraz krótsze, kiedy pogoda nas nie rozpieszcza. Dlatego to od nas zależy, w jak dobrej formie jesteśmy w stanie przetrwać do wiosny. Taką najważniejszą zasadą jest uszanowanie tego, że według medycyny chińskiej wchodzimy w etap roku yin, czyli właśnie takiego bez wyrzucania energii na zewnątrz, kiedy właśnie powinniśmy skupić się właśnie na środku, kiedy powinniśmy odpoczywać. Nie bez kozery, słońce też jest dużo krócej na niebie i tak jak na przykład latem mogliśmy sobie spokojnie narzucić rutynę, że o 5 rano wstajemy, medytujemy, robimy jogę, nie wiadomo co jeszcze i chodzimy spać o 1 w nocy, to tak właśnie zimą i jesienią powinniśmy uszanować to, że dzień jest krótszy i po prostu wysypiać się lepiej. Także odłóżmy takie bardzo hardkorowe rutyny letnie i postawmy na to, żeby naprawdę dobrze wypoczywać. Wtedy, kiedy jesteśmy zmęczeni i chce nam się spać, oczywiście, jeżeli nam to na przykład praca umożliwia, róbmy sobie drzemki w ciągu dnia. Nie oglądajmy seriali do 2 nad ranem, tylko starajmy się iść spać wcześniej. Taką idealną godziną do zaśnięcia jest około godziny 10, kiedy właśnie wątroba jest w swoim takim maksimum odpoczywania i kiedy powinniśmy właśnie dać jej odpocząć, tak żeby ciało się mogło zregenerować przez noc po całym trybie dziennym, wtedy kiedy to właśnie przyjmujemy jedzenie, trawimy je, jesteśmy w pracy, mamy dużo stresów, tym bardziej ten sen jest bardzo, bardzo ważny i nie ucinajmy go i nie wybierajmy aktywności właśnie zbyt pobudzających, szczególnie właśnie wieczorem. Kolejnym takim ważnym elementem tego takiego well-beingu zimowo-jesiennego jest to, abyśmy byli jak najwięcej na zewnątrz. I z jednej strony jest to kontakt z naturą, która jest naprawdę kojąca i bardzo dobrze wpływa na takie zszarpane nerwy, szczególnie dla osób, które mieszkają w miastach i mają stresującą pracę, a wszyscy tak naprawdę mamy stresujące pracę i życie obecnie nie jest zbyt proste dla wszystkich, dlatego im więcej tej natury uda nam się przemycić, nawet jeżeli to będzie półgodzinny spacer w ciągu dnia, wyjść z biura, wyjść z domu i się przejść do parku, pobyć na chwilę nad wodą i to jest nie tylko ten kontakt z naturą, ale to jest przede wszystkim światło. W pomieszczeniach zamkniętych ilości światła jest około 8 do 10-krotnie mniej niż na zewnątrz i to jest właśnie to, co najbardziej nam tutaj siada na psychice, to właśnie jest brak światła. Nasze oczy muszą chłonąć to światło, żebyśmy czuli się po prostu dobrze. Dlatego jak tylko możemy, wychodźmy na zewnątrz, nawet jeżeli dzień jest pochmurny i wydaje nam się, że tego słońca nie ma dużo, jego nadal będzie dużo więcej niż w środku. Bardzo ważnym elementem jest oczywiście dieta. I tutaj jest powiedzmy moje dominium, tutaj, gdzie ja mogę Wam coś poradzić. Ważne jest, żeby jeść dużo takiego bardzo ogrzewającego, dobrze, łatwostrawnego pożywienia, takie właśnie jak długo gotowane gulasze, zupy, kasze, ryże. Też uważajmy, żeby na przykład tych kaszy i makaronów, ryży nie ugotować zbyt al dente. Powinniśmy dodawać troszkę więcej wody, tak żeby ten ryż i kasza była po prostu większa. To nam ułatwi trawienie. Tak naprawdę według medycyny chińskiej za całą jakby gospodarkę trawienia i potem dzielenia tej energii na organizm są dwa organy najbardziej odpowiedzialne, śledziona oraz żołądek i my niestety bardzo mamy mocno zaburzone funkcje właśnie tych dwóch organów przez to właśnie, że jemy nie o nieregularnych godzinach, że jemy zbyt późno, że jemy zimne posiłki, także nawet picie nie powinno być w temperaturze pokojowej. Każdy napój, który pijemy, najlepiej, żeby miał taką temperaturę gotowej do picia herbaty, tak żeby nasz organizm nie musiał zużywać energii na podgrzewanie płynu do naszej temperatury wewnętrznej. Tak samo te wszystkie zupy, gulasze, one muszą być długo gotowane, przez to właśnie, że gotujemy coś długo na ogniu albo na przykład jeszcze lepiej pieczemy w piekarniku, dodajemy właśnie tej energii yang, energii lata, energii takiej idącej na zewnątrz, której właśnie zimą brakuje i poprzez pożywienie możemy ją sobie dostarczyć.
Także gotujmy długo zupy i gulasze, jedzmy lekko, niezbyt smażone, niezbyt dużo pieczywa, które też jest trudne dla strawienia. Jedzmy to, co naprawdę odżywia nas i nawilża od środka. Jeżeli chodzi o odporność, to tak naprawdę znowu wracamy do tej śledziony i żołądka. Dobrym pomysłem na przykład na właśnie posiłki zimowe jest dodawanie rozgrzewających przypraw, takich właśnie jak imbir, kardamon, cynamon, goździki. To są wszystkie przyprawy, które są antyseptyczne, antybakteryjne i też podgrzewają nam termikę tego, co jemy. Oczywiście, jak ze wszystkim, szczególnie w medycynie chińskiej, wiemy, że nie możemy przesadzić z jedną rzeczą. Dlatego na przykład picie imbiru codziennie, 3 razy dziennie nie będzie dobre w długim okresie, w długiej perspektywie. Jeżeli jesteśmy chorzy, okej, możemy to zrobić przez 2-3 tygodnie bez przerwy, natomiast rotujmy sobie te przyprawy, tak żeby nie było ich za dużo i nie powtarzały się tak samo często. Innym błędem, który niestety robimy w zimę, to jest picie zielonej herbaty. Zielona herbata jest bardzo wychładzająca, zresztą tak samo jak inne ziołowe napary, dlatego musi być też pita jak lek. Nie możemy pić przez cały dzień 1-2 litry zielonej herbaty, ponieważ przez całą zimę wychłodzimy się i dobrze sobie po prostu nie zrobimy. No i tak naprawdę ostatnią radą jest to, żebyśmy po prostu mieli do siebie dużo miłości, dużo wyrozumienia, żebyśmy nie karcili się za to, że na przykład przytyje się nam, albo że nie zrobiliśmy jakiejś rutyny tak, jak chcieliśmy. Nie pałujmy się mentalnie za to, czego nie udało nam się zrobić, ale raczej poklepujmy się po ramieniu za to, co udało nam się zrobić. To jest naprawdę trudny okres i globalnie przez to, co się dzieje na świecie i właśnie przez zmianę pór roku, dlatego dajmy sobie dużo miłości, spotykajmy się z ludźmi, przytulajmy się, ponieważ oksytocyna to jest naprawdę najlepszy lek na jesienno-zimowe depresje. Bądźmy dla siebie życzliwi, więcej zrozumienia po prostu dawajmy i sobie, i innym i naprawdę w ten sposób łatwiej będzie nam przejść właśnie i jesień, i zimę. A jeszcze napiszcie mi proszę w komentarzach, jakie są wasze sprawdzone sposoby na przetrwanie zimy i jesieni. Dajcie proszę łapki w górę, jeżeli podobał wam się ten film. Zasubskrybujcie kanał i odwiedźcie mojego Instagrama. Do zobaczenia. Cześć. A jeżeli jesteście zainteresowani pogadanką o Zero Waste, to taką dla was już przygotowałem. O tutaj.